Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Sławomira Ozdyka, wykładowca akademickiego i eksperta do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzień dobry, szanowni państwo. Bezpieczeństwo jest jedną z podstaw naszego życia społecznego. Bez bezpieczeństwa nie mamy niczego. Nie będziemy mieli rodziny, nie będziemy mieli majątku, nie będziemy mieli spokoju, nie będziemy albo stracimy zdrowie. Z bezpieczeństwem, jak mówił na początku pan poseł Grzegorz Braun, nie ma żartów. Przede wszystkim, co nas interesuje, co nas powinno interesować, nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo fizyczne, które tracimy. Słyszycie państwo coraz częściej, że mamy kłopoty w Uberach i innych środkach komunikacji opanowanych przez osoby niedawno do nas przybyłe. Czytacie, iż notujemy, odnotowujemy wzrost kradzieży, włamań, napadów, wzrost gwałtów. Skąd to się bierze? Oczywiście nie ma to nic wspólnego z migracją, jak mówią lewicowe, lewackie media, czyż też lewicowo-lewacka strona sceny politycznej. Absolutnie nie ma z tym to nic wspólnego. Ale jednak czujemy się coraz bardziej zagrożeni. Czujemy coraz bliższą więź z państwami Europy Zachodniej. W Niemczech 2/3 obywateli nie czuje się bezpiecznie. We Francji, szanowni państwo, dzień bez wybuchu, dzień bez strzelaniny jest dniem straconym. W Szwecji to samo. We Francji macie strefy no-go, jak i w Szwecji, ale te we Francji, żeby je odzyskać, musielibyśmy przeprowadzić dobrze zaplanowaną akcję militarną z użyciem wojska, nie z policji, wojska. Wyobraźcie sobie, chcecie odzyskać teren naokoło tego Sejmu i musicie wprowadzić Wojsko Polskie, ale jak mówił pan profesor Zapałowski, możemy mieć z tym pewnego rodzaju problemy w naszym kraju. Więc bezpieczeństwo fizyczne dotykające nas, bezpieczeństwo naszych domów, naszych mieszkań, no chcecie mieć tak jak w Hiszpanii, kiedy wchodzi do środka, do waszego drugiego domu, wasze drugie domy nie są waszymi domami, bo jak macie już dwa domy, dwa mieszkania, to jesteście przecież burżuje. Wracając do Hiszpanii, wchodzi ktoś do waszego domu, zasiedla go samowolnie, a wy nie możecie go z tego domu, z tego mieszkania wyrzucić. Dziki lokator ma więcej praw niż wy. Bezpieczeństwo fizyczne zaczyna nas dotykać. Nasza chata już nie ze skraja. Wbijmy sobie to do głowy. Bezpieczeństwo państwa, drugi aspekt. No, szanowni państwo, no jak to jest, powiedzcie mi, że po naszym kraju obce służby biegają jak po swoim ogródku? Ciągle słyszymy, że wyłapiamy szpiegów, głównie rosyjskich. Co prawda u tych rosyjskich szpiegów dużą rolę odgrywają Ukraińcy i Białorusini, ale to już taki aspekt poboczny. A co z innymi służbami specjalnymi? Izraelczycy, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy. Jak często wspomina pan profesor Zapałowski, po raz drugi pana profesora przywołuje tutaj przed szereg kompanii, jesteśmy w strefie zgniotu. Nie tylko zgniotu militarnego, również obce służby specjalne infiltrują nas do skarpetek, powiem tak grzecznie. Robimy coś z tym, czy nic z tym nie robimy? Pozwalamy sobie na to, czy nie pozwalamy sobie na to? I trzecia kwestia, podstawowa, długo byśmy mogli o tym tutaj dyskutować, to jest nasze bezpieczeństwo kulturowe. W Europie trwa zorganizowana, masowa, opłacana akcja podmiany kodu kulturowego. Po wykończeniu satrapów, ale zapewniających Europie bezpieczeństwo przywódców krajów Afryki Północnej, po wprowadzeniu na Morze Śródziemne
lewicowo-lewackich przemytników, jesteśmy zalewani. Oczywiście my tego jeszcze nie widzimy, ja to już w Berlinie zauważam, a Włosi już nawet nie wiedzą, jak mają do tego podejść. Jesteśmy zalewani, szanowni państwo, migracją obcą nam kulturowo. Ludzie, którzy przybywają do Europy, nie mają z naszą kulturą, z naszym postrzeganiem świata nic wspólnego. Nie chcą mieć z nami nic wspólnego i uważają nas za środowisko wrogie. Jak mówi jeden z profesorów zajmujący się islamizmem, salafizmem w Niemczech, jesteśmy zwierzyną łowną, którą należy oswoić albo zabić. Co prawda my, ludzie księgi, czyli wierzący, chrześcijanie i Żydzi, pod pewnymi aspektami, zgodnie z prawem Omara, pod butem islamu możemy funkcjonować. Lewicowo-lewackie struktury niestety są wyrżnięte w pierwszej kolejności. To jednak, szanowni państwo, jednak chyba nie chcecie być zmuszani do tego, aby nie jeździć konno, być przypasani odpowiednim pasem, nosić odpowiednią fryzurę, musieć dać schronienie każdemu muzułmaninowi na 3 dni, nie będziecie mogli odbywać kościołów i budować nowych. No, to dla lewicowo-lewackiej strony sceny politycznej nie jest żaden problem. Ale uwaga, uwaga, szanowni państwo, zwracam to tym środowiskom uwagę. No, te wasze mrzonki o zastąpieniu chrześcijaństwa nową religią LGBT-owską też w tamtym środowisku nie przejdą. I teraz, jak temu przeciwdziałać? Szanowni państwo, co z tym fantem zrobić? Bezpieczeństwo wewnętrzne, policja plus prokuratura. Jaka powinna być? Nie jaka jest, jaka powinna być. Powinna być zaangażowana, ludzie tam pracujący powinni być zaangażowani w to, co robią. Powinni być dobrze wyszkoleni, powinni być dobrze opłacani. To samo służby specjalne. Służby specjalne powinny być bardzo dobrze wyszkolone, bardzo dobrze opłacane. I uwaga, super czy hiper, super doposażone. Zaznaczam, iż Niemcy zbudowali w Berlinie za 1,1 miliarda euro nową siedzibę BND, przeniesioną z Pulak do Berlina, która ma, zajmuje obszar 36 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. 1,1 miliarda. Wszyscy politycy niemieccy, od pani kanclerz Angeli Merkel, poprzez teraz obecnego Olafa Scholza, mówią, że służby specjalne niemieckie będą tylko zyskiwały na znaczeniu. I oni wiedzą, co mówią. Są obecni w Polsce. Pamiętajcie państwo, państwa nie mają przyjaciół, państwa mają tylko i wyłącznie interesy. Czyli służby muszą być dobrze wyszkolone, zaangażowane i hipernowocześnie wyposażone. Służby, policja, służby specjalne muszą również mieć zabezpieczenie na wypadek wydarzeń losowych związanych z pełnieniem służby. I muszą mieć szacunek. Musimy przywrócić etos służby i funkcjonariuszy. Nie może być tak, jak mówiłem na konferencji prasowej, że jeden z drugim, Żwirek i Muchomorek, biegają ze śpiworami albo z pizzą po strefie nadgranicznej. Bawią się w berka. A my musimy na nich uważać, żeby im czasami włos z głowy nie spadł. Nie można ośmieszać naszych służb. I najważniejsza rzecz na sam koniec, szanowni państwo. Służby muszą być odpolitycznione, a właściwie chcę powiedzieć odpartyjnione. Służby, szanowni państwo, nie mogą być zależne od polityków. Zobaczcie, co zrobiono z policją, jak zniszczono jej wizerunek w czasie tej tak zwanej pandemii. Jak zmuszano ich do tego, aby poza prawem zamykali ludzi w domach podczas tak zwanych lockdownów. Zobaczcie, co robi się z funkcjonariuszami, ze służbami specjalnymi, jak się ich oczernia. Murem za polskim mundurem. To się nie wzięło znikąd. Nie można znieważać polskiego munduru. Słynna pani, powiem tylko słowo ostatnie, szatan, skarżąca się teraz, płacząca,
że jest sekowana w mediach. To jest wynik tego, szanowni państwo, że oddaliśmy nie tylko guzik, ale i cały sort mundurowy. Jak mówił profesor, nie zrobiliśmy nic, znaczy rządy, które do tej pory tutaj u nas rządziły, warszawskie, nie zrobiły nic, aby zadbać o funkcjonariuszy i o służby. I na sam koniec, co trzeba zrobić, aby służby były efektywne? Godne wynagrodzenie, gdyż to one narażają się na utratę zdrowia i życia, abyśmy my mogli spokojnie żyć. Gwarancje dla ich rodzin, aby wiedziały, że jeżeli tata, mąż nie wrócą do domu, to nie wylądują one na ulicy. Pamiętacie, że to oni narażają życie. Odpolitycznienie, wróć, odpartyjnienie. Służby muszą być nowoczesne, dobrze wyszkolone, dobrze zarządzane, dobrze zorganizowane i przede wszystkim dbające o interes narodowy, o interes Polski, a nie poszczególnych politycznych aparatczyków. Dziękuję.